Cześć, witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym kalendarzem adwentowym. Tym razem jest to kalendarz z kosmetykami do makijażu. Kupiłam go za 69 zł w sklepie Action. Ma tutaj 24 kartoniki. Więc jeżeli Was interesuje taka kategoria i to, co znajduje się w środku, to zapraszam do oglądania dalej. Tak prezentuje się kalendarz w środku. Ma po kolei numerki, więc nie będę się mylić. Zaczynamy od jedynki. I mamy tutaj płynny cień do powiek. Numer 286. Stunner. Wygląda w ten sposób. Ładny, połyskujący, taki metaliczny. Ciekawe, czy zastygnie, zobaczymy. Dwójka. Jest to płynny rozświetlacz. Nie ma koloru. 5 ml. I oznakowanie, że jest wegański. Jaśniutki odcień, ale ładny. Trójka. I w trójce mamy tusz do rzęs. 201 Black maskara. Nie jest napisane nic poza tym, tylko że jest to maskara. Szczota duża, silikonowa. A w czwórce mamy naklejki na paznokcie świąteczne. Ciekawe, czy one działają. O, wyglądają w ten sposób. I tutaj mamy całonocną maseczkę do ust z takim aplikatorem. Pilniczek do paznokci. Siedem, od razu wyciągnę, będzie mi łatwiej. I tutaj mamy błyszczyk do ust, taki mokra skóra, w sensie, że mocno błyszczący. Ale czy on jest taki mocno błyszczący? No błyszczyk jak błyszczyk. Ok. Numer 8. Gąbeczka do makijażu, taki maluszek. Może być dobra do nakładania korektora pod okiem. Dziewięć. I mamy tutaj bibułki matujące. 50 sztuk.
10. A w 10 kokosowy balsam do ust, taki zwykły w sztyfcie. Jedenaście. Jest to płatek kosmetyczny, taki do tego makijażu. No ja osobiście nie używam takich płatków, ale całkiem przyjemny, z miłego materiału. Tutaj można włożyć palce. No, płatek jak płatek. 12 tutaj. I mamy tutaj maskę w płacie nawilżającą, jedną sztukę. Nawet jest taka grafika podobna do kalendarza. I tutaj mamy patyczki do podważania skórek, do manikir. 5 sztuk. Dobrze mówię? 5, tak. 5 sztuk. 14. Coś dużego. Na pewno coś ogromnego. O. Kolejny płynny cień do powiek w kolorze 288 Go Glam. Ten już mi zastygł. Trochę się odbija na palcu, ale raczej jest zastygający. Sprawdźmy ten. O, ten już jest bardziej intensywny. Takie złotko. W ogóle dajcie mi znać, czy chcielibyście makijaż kosmetykami z kalendarza adwentowego. Myślałam, żeby zrobić na przykład jeden z kalendarzy takich droższych i jeden z właśnie z tańszych. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Numer 15. I w 15 mamy pędzelek. Taki płaski. On dobrze będzie się sprawdzał do takich właśnie połyskujących cieni. Pędzelek jak pędzelek. 16. Też coś dużego. I tutaj mamy puder utrwalający. Biały, transparentny. 17. A w 17 jakiś gadżet. Jest to chyba taka nakładka silikonowa do mycia pędzli. No, na pewno. Więc coś takiego też się wkłada na palce i lecimy z myciem pędzli. 18. A w 18 mamy konturówkę do oczu. 201 Black. Tutaj mamy taką gąbeczkę do rozcierania, której ja osobiście nie używam. Jest. 19. Kolejna kredka. Złota. Jest to kredka również do oczu w kolorze 210. W ten sposób się prezentuje. 20.
w 20 mamy temperówkę jednostronną na cienkie kredki. I tutaj mamy pasę pod cienie do oczu. Jest bezbarwna, nie ma koloru, ale dosyć taka lepka. No, może być dobra. 22. Naklejki na paznokcie, ale to są chyba takie, które zastępują nam lakier. Ciekawe, jak to działa. Może spróbujemy. No. Coś mi się tu zagniotło. No, tak to się prezentuje. Fajne naklejki można używać zamiast lakieru. Jak ktoś nie umie, nie lubi malować. Okej. Okay. 23. Mamy tutaj krem do skórek i do paznokci. Takim aplikatorem. Malutka pojemność, 10 ml. I ostatni numer, 24. Coś ogromnego. O, mamy tutaj paletkę cieni. Wygląda w ten sposób. Się prezentują kolory. No ładne, takie neutralne. I tak się prezentuje zawartość całego kalendarza. Mam nadzieję, że taki odcinek był przydatny, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry. I jeżeli nie, to również zostawcie kciuka do góry. A my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Do zobaczenia. Cześć!